Witam wszystkich, z tej strony Emperor. Tym razem chciałbym przedstawić grę pod tytułem Rise of Nations, Rise of Legends. Jest to dość stara gra z 2006 roku, strategiczna, typu RTS, w klimatach trochę fantazy, trochę fantastyka, coś w rodzaju, coś na modłę Warhammer, ale nie 40 tysięcy, tylko te, które są wydawane przez Total War. To bardziej takie klimaty, trudno tutaj jakoś określić bliżej, ponieważ no, jest to takie uniwersum nieznane na innych, w innych grach. Są tutaj trzy cywilizacje do wyboru i język polski ogólnie w grze jako tako nie jest dostępny, tylko to trzeba spolszczenie ściągnąć. Ja link do spolszczenia dam, jeśli ktoś by potrzebował. Natomiast jeśli chodzi o samą możliwość zakupu gry, to niestety nie jest to dostępne na żadnej z platform, więc tylko z legalnych oczywiście metod pozostaje zakup jakiejś starego pudełka z grą, z płytą na Allegro czy na innym portalu aukcyjnym. Jeśli chodzi o możliwość gry sieciowej, no, niby jest dostępna, nawet na Game Ranger, ale ja nigdy nie próbowałem, więc nie wiem, ale z pewnością by się to udało. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, jest tu właśnie tryb fabularny, ale to sobie zostawimy, włączymy po prostu sobie zwykłą potyczkę. I tak jak mówię, są tutaj trzy cywilizacje do wyboru. Wybierzemy sobie, no właśnie tych Vinci na przykład, to są tacy zwykli ludzie na takich pustynnych jakichś tam dżinów innych alinów. A ja sobie wezmę czerwony kolor i oni ich sobie mają niebieski. Można wybrać oczywiście na ilu graczy, to jest tylko w takich już gotowych konfiguracjach. 1x1, 2x2, 3x3, każdy na każdego, czyli nie można zrobić na przykład dwóch na trzech na przykład. Tu już są takie konfiguracje ustawione, tu oczywiście są mapy, można sobie wybrać. Z tym, że nie widać map dla trzech i dwóch, ponieważ ja ustawiłem tam, że to ma być mapa na 4, więc tych na 2 nie widać już. A nie, są na dole. Są jednak, dobra. No to są wszystkie te mapy tu dostępne. A niech już sobie będzie ta mapa, nie będziemy tutaj szukali. Można wpływać położenie na mapie, ale tego też nie będziemy zmieniali. Poziom trudności gracza tutaj jest. Można sobie wybrać. Ustawimy, żeby tej gry nie przedłużać, na po prostu 1x1 i jemu dam średni poziom. Trudny by trochę był zbyt wymagający. Jak widzimy, nawet rozdzielczości nie ma już takiej współczesnej, tutaj te krawędzie, te boki, prawy, lewy, to będzie trochę tam taki czarny pasek wychodził z tego. Więc tak to wygląda na obecną chwilę. Sam zwykły Rise of Nations jest dostępny na Steamie. Wcześniejsza gra przed nią. Taka no, bardziej, powiedzmy, bez tych czarów magii, bardziej realna pod tym kątem. Natomiast ta gra jakoś tak, nie wiem, wyszło, że ona nie jest dostępna nigdzie. No i tu można oczywiście dać pokój, przez jaki czas nie możemy ze sobą walczyć. Maksymalnie 30 minut, bo ta gra nie jest na nie wiadomo jak długo. Tutaj zaawansowane opcje, nic specjalnego. Zasady turniejowe, czyli po prostu nie wiemy, kto kim będzie grał, więc w zasadzie równie dobrze można dać po prostu losowe. To jest ta opcja. Utrata stolicy nie oznacza porażki, nagła śmierć, utrata jakiegokolwiek miasta oznacza porażkę. Po prostu takie warunki zwycięstwa, można powiedzieć. I tutaj to tak to wygląda po prostu. Nie będziemy już sprawdzali, co to jest za cywilizacja. Ją sobie zostawimy. Weźmiemy Alinów na Vinci i po prostu uruchamiamy. Gra się już włączyła. I tak to wygląda. Co robimy? Na początek klikamy sobie może tutaj, na tą kopalnię i na górnika. Tworzymy górnika, jak widzimy, jeszcze jedno miejsce jest. Tutaj jest kolejne źródło kopalni. Klikamy tutaj. Budynek stawiamy kopalni, wysyłamy sobie tego ludka, bo to jest taki skarb do wzięcia, wielki, wspaniały. On będzie nam dawał jednorazowo 20 tych surowców, ponieważ mamy takie minerały, timonium i złoto. Dwa surowce. I sobie latamy i szukamy tym zwiadowcom. O, tutaj właśnie widać taką kropeczkę białą, więc ja już wiedziałem, że tu jest źródło. Tu jest taki neutralny, można się z nim sprzymierzyć, znaczy kupić go, albo go zniszczyć. Takie miasta trzeba przyjmować, ponieważ to nam będzie zwiększało potencjał miasta, potencjał cywilizacji. Tu jest kolejne źródło, bierzemy. Tu się wybudowała kopalnia, robimy tych górników, tu może być maksymalnie 5, tutaj było 6. Więc są różne wielkości. I oni sami idą, zbierają, wystarczy ich po prostu zrobić. Tu widzimy kolejne źródło, ale jakieś takie malutkie. Też można to kupić za złoto, klikamy i tu jest cena. Kupić, wypowiedzieć wojnę albo zawrzeć rozejm. Oni sobie tu pracują, ale nie dla nas. Tu jest kolejne źródło, bierzemy.
Można rozwinąć naszą osadę. Wybudujemy sobie od razu dzielnicę kupiecką. I dzielnicę wojskową. Każda następna dzielnica jest coraz droższa. Cena rośnie o 25. Tutaj proszę mi źródło wziąć. I szukamy dalej. Tak, tu już będą wszyscy. Tutaj mamy fabrykę prototypów. I można by było wziąć to... To niech będzie. Chociaż... Tak, to nie będzie. Górnik, dodatkowy robot. Przyda się do innej kopalni. Na chwilę obecną nie będzie miał nic do roboty. I teraz jak za każdą dzielnicę kupiecką możemy stworzyć jedną taką karawanę. Oczywiście, dlaczego dwie? Ponieważ startowo stolica jako taka daje nam jedną. One będą nam generować złoto. One będą same handlowały z innymi miastami, nawet neutralnymi, między naszymi miastami. I tu już mamy za dzielnicę wojskową, która będzie pilnowała nam tutaj, gdzie są żołnierze, jest armata. Dostajemy dodatkowo jednorazowo, powtarzam, tylko taki oddziałek. Tutaj chyba było ich dość mało, więc można tu podejść. Niech oni sobie idą, panowie. No i kolejną dzielnicę wojskową. Niech nam da kolejnego żołnierza. Oczywiście tu, jak naciśniemy na ten młotek, są koszary. Tak, koszary dla piechoty, dla pojazdów, dla lotnictwa. Tu jest wieża, ta kopalnia i laboratorium badawcze. I to jest dość fajne, bo ich trzeba zbudować z 8 chyba. Bo laboratorium później się przetwarza na takie różne ciekawe inne budynki. I teraz wypowiadamy mu wojnę. I rozstrzela dziada. No powinni dać sobie radę. A tu trzeba pilnie szukać dalej źródeł. Chyba tu coś... Nie. Tu jest most. Szukamy. Kolejna jednostka. No niech już będą nawet i te... Chociaż nie. Kopalnie by trzeba było. Tu zakup 164. Prawie nas stać. Tutaj 181. No to jest drożej. Teraz trzeba po prostu rozstrzelać to miasto. Tego nie robimy, to jest głupie. Zawrzeć pokój. No oczywiście 12 jednostek możemy szturm zrobić, ale po co? Szkoda jednostek. Po prostu to zniszczymy. Później idziemy na to miasto od razu. Tutaj można rozwinąć miasto, mamy więcej wtedy pól, mamy więcej budynków i tak dalej, ale tego też nie robimy, to jest na razie, nie to miało być, przepraszam, tylko koszary, niech już jakieś powstaną. No prawie jak widzimy im się udało. Tutaj coś się minęło, jakieś wspaniałe źródło, tu mamy dużo jednostek i to też by można było później kupić, oczywiście można przejąć równie dobrze wojskiem. Będziemy takich dostawali takie jednostki za darmo co jakiś czas. Tych berserkerów, dzikusów. Teraz się będzie przejmowało. Musimy poczekać. On dalej handluje z nim. Więc tak logicznie. Zniszczyliśmy miasto po to, żeby je przejąć. Ale tutaj klikamy badania i też wykonujemy. Klikamy tutaj, otrzymujemy złoto. Tutaj będziemy dostawali tymonium za darmo. To też bierzemy. I regenerację jednostek. Też jest dobra rzecz. Tak więc tutaj za niszczenie jednostek, zresztą można przeczytać, tak, tutaj co się dzieje, tu co się dzieje, tu co się dzieje po zatrzymaniu i tu co się dzieje. Tutaj możemy poszerzyć te nasze granice, na te tutaj linie czerwone wpływu cywilizacji. Mamy to całe laboratorium badawcze, zrobimy sobie na początek teleskop, zobaczymy co wróg ma już ciekawego. Teraz musimy naprawić to miasto, po to się je zniszczyło przecież, żeby je naprawić. Coś przywołał, nie zwróciłem uwagi, co takiego wielkiego. Jeszcze jedne koszary, dzielnice wojskową zrobimy. Zrobimy ich trochę, ponieważ jak zrobimy dzielnicę pałacową na nowo, to wtedy na nowo dzielnice wojskowe dadzą nam wojsko. Więc im więcej będziemy dzielnic wojskowych przed zrobieniem dużego miasta, tym lepiej. Potem można zrobić jeszcze większe miasto, tam stolica chyba to się nazywa. Albo ogromne, metropolia, coś takiego. Dwa razy się lepsza. Dwie dzielnice pałacowe po prostu. On sobie niech dalej eksploruje. Oni już naprawili to,
Można zrobić wtedy oczywiście dzielnicę kupiecką pilnie, a może i nawet dwie. A co tam? Tutaj od razu dzielnice wojskowe i już taka ładna, rozwinięta osada tam będzie. A my skręcamy w tym kierunku. Idziemy po następne miasto. O, wziął po drodze akurat, tak się złożyło. Tu coś wystaje, jakaś kropka biała. Tu coś musi być. Niech sobie zrobimy następne koszary. I teraz jest, znaczy kolejną jednostkę, jest tutaj teleskop. Naciskamy gdzieś tu, on pewnie będzie. I tutaj po prostu w to miejsce. Ale się nie udało? Nacisnąć się nie udało się. O, teraz się udało. Teleskop się odwróci i błyśnie. I jest tutaj ten metal. Kryształ czy co? Tutaj też już widać. Można zakupić teraz kopalnię. Kupiliśmy małą jednostkę, która będzie to pilnowała. Chwilowo niech tak będzie. I jest jedno miejsce, a gdzieś tu był górnik zapasowy. Taki zwykły? Aha, oni się zamienili. Jakoś tak. I tak ładnie nam pokazała, jakby to, jakbyśmy patrzyli przez teleskop prawdziwy. Tak się poszerza. Widzimy, że przeciwnik jakiś wielki nie jest. Nie widać jego wojsk. Gdzieś poszli sobie. Na zabawę. Tutaj jest kolejny surowiec. Tu można było kupić coś jeszcze. Właśnie tu kopalnie. Za 60. Potaniało. Wpływy nasze, chyba ta granica się powiększa, dlatego jest tanie. Tu mamy już dwie jednostki. Miejsce na dwóch górników. Kolejna księga. No niech to będzie. Granice się poszerzą. Będzie też wszystko tańsze. Tu można przywołać jednego z bohaterów. Można oczywiście trzech przywołać. Ta jest najdroższa. Oni mają umiejętności specjalne, które można używać, ale tutaj przywołanie ich chwilkę zajmuje, więc można by od razu go chyba zrobić, przywołać. O, zebrali surowiec. Te 20 timonium. Tu może być ich więcej, tych barbarzyńców. Tak, robimy tutaj takim ogień salwami przygotowanie się takie do boju, wtedy oni są skuteczniejsi, dlatego to warto też robić. Chwile się układają, ale grawa chyba warta świeczki. Podejdźmy, sprawdźmy najpierw. No, ich tu jest tyle samo, ale jest jeszcze tutaj taki jeździec. Się przygotują, przygotujmy. Teraz wypowiedzmy mu wojnę. I rozstrzelać go. No powinni dać radę. To niech się tam bawią, ja wolę na to nie patrzeć. Tu nas ktoś atakuje, już jakiś Felix. Chyba, czy co to jest? Rozstrzelać go. Rozstrzelali chłopaki. No, był zwiadowca. No jak widzimy, udało się. Teraz to już tylko miasto rozstrzelać. Tu kolejne dary. Bierzemy te dary. No i teraz w sumie można by jeszcze jedną tą dzielnicę wojskową i wtedy dzielnicę już pałacową rozwijamy. Więcej budujemy laboratoriów badawczych. Dużo więcej. Jak widzimy, coraz droższe są. To się za moment przejmie. Wszędzie są górnicy, można będzie ulepszyć to potem, tylko trzeba właśnie duże miasto, tylko duże miasto warto też rozwijać. Tutaj co możemy zrobić? O, dwie rdy będziemy dostawali za darmo ten metal albo złoto i zyskamy te dwie księgi. Mamy trochę tych ksiąg przez te laboratoria badawcze, one nam dają. A niech będzie i to. Wszystko po kolei idziemy. To się będzie powoli robiło. Te strzałki widzimy. To się przejmuje. Oni się leczą, bo właśnie to już zrobiliśmy już tutaj ten dobrobyt, że jednostki się leczą, jak są u siebie. Naprawiamy za 90 timonium. Tu można by tych dzikusów kupić za 200. Teraz mamy 4 jednostki. To już coś tam jest. Jakiś potencjał rośnie wojskowy. I tutaj oni się za darmo nam robią. Koszt tylko jeden ludek, a mamy jeszcze 58 miejsc, więc dużo. Skanujemy dalej. I właśnie jak widzimy, wyrzuciło nam pełno jednostek, bo tak to działa. No nie będziemy bazować tylko na nich, a można ulepszyć teraz tych cesarskich muszkieterów. Można mieć mechanicznego pająka, można mechanicznego człowieka, ale gdzieś tutaj będziemy dostawali, to rozwijamy, będziemy gdzieś dostawali za darmo.
gdzie to było? Kalkulator to jest po prostu rynek, tam można wymianę robić między jednym a drugim surowcem. Wspaniały posąg. Tutaj robimy lepsze jednostki piechoty. Gdzieś tutaj to było, ale to za chwilkę. Musimy to ulepszyć, żeby dostać więcej. 50, a nie 20 timonium. To warto. Tutaj mamy dodatkowy gratis. Teraz zbieramy tych... O właśnie, zrobiliśmy to przecież. Te dwie dzielnice handlowe. O właśnie, kolejna jednostka się zrobiła. To nam przejął tak daleko od siebie. W tym miejscu. Kolejne dzielnice kupieckie. One są oczywiście, ta cena tych dzielnic jest w każdym mieście oddzielna, więc tutaj też jest tanio, bo się osada nie rozwinęła. Tu mamy jakiś dar. No i bierzemy tych wszystkich chłopców i idziemy sobie. Tylko gdzie? Tu na środek od razu, co tam? Zebrał timonium, idziemy dalej szukać. Możemy oczywiście użyć ten teleskop drugi raz. Jest cooldown. Naciśniemy na przykład tutaj, zobaczymy co się dzieje. W tym miejscu. Tutaj nam zniknie. Będziemy widzieli obok. Tego nie można kupić za drogie. Ale to już by można było, więc kupimy. Niech idzie, potencjał rośnie. Dwóch górników. Tutaj jest najbezpieczniej, więc to niech się ulepszy. Kiedyś tam, jak będzie nas stać. Tutaj się zrobiły te markety. Znaczy te dzielnice handlowe. Zrobimy więcej wojsk. No i te karawany kolejne. Nie trzeba robić. Niech złota idzie więcej. Tutaj jest kolejny dar. I tu kolejny. Widzimy, tutaj miasto też przejął. Ale jest kolejny dar do wzięcia. Oni sobie tu już idą, jak rozumiem. Tu trzeba ten most zablokować, pomóc im. I przejmiemy to miasto. Zabierzemy mu. Jakaś mała osada kolejna. Takie coś też nam się może robić z tego gratisowego, generującego gratisowe jednostki budynku, gdzie to było, tutaj. To wystarczy ulepszyć. Wtedy będzie tu druga jednostka się robiła oddzielnie. Jedna tu i jedna tu. W tym samym czasie. Tylko, że ta druga jednostka to może być właśnie ten... Może, ale nie musi być ten jeździec. Dobra, to sobie leć dalej. To mamy ulepszone. Tutaj nie ulepszone, bo tu już po 4 punkty idzie. Tak, 1, 2, 4, a tu już 7. Tu można by coś ulepszyć, zrobić kalkulator. No niech i będzie kalkulator. Tutaj można wspaniały posąg. Teraz zrobić to kolejne miasto, on ma już podbite. Ubierzemy te jednostki. Idziemy sobie w tym kierunku. Tu już jakieś inne jednostki są. Można było kupić ich. Już właśnie potencjał wojskowy i w sumie chyba tak zrobię. Idziemy od razu. Kupię siła, panowie. Idziemy. Tu jeszcze dzielnice wojskowe, to w ogóle siła urośnie. I tu jest jeszcze trochę metalu tam. Ci jeźdźcy niech sobie tam jadą. Condottieri, czyli najemnicy. Po włosku. Condottieri wzięli. A ty miałeś to wziąć? Dziadku? Oni niech idą z nimi. Kolejna jednostka, będzie dzielnica wojskowa. A nie, przemysłowej nie chcę. Tu można by zwiększyć jeszcze produkcję. I tutaj zwiększyć. I tu zwiększyć. Tutaj nie mamy kopalni, tu też nie. Ale tu jest. To i tu zwiększamy. A tu już nas nie stać. No trudno. Kopalnie by można było budować, jak będzie surowiec. Wojsko jest. Tutaj też jest. Idziemy od razu z nimi. Coś tu się pojawiło, więcej nie. To idziemy tym. Wysyłamy to, co mamy. Tutaj te dzikuski są. To niech się weźmie. Są dzikuski. Jak widzimy, no akurat wyszło tak, że się robią dwie te same jednostki. Barbarzyńców. O, tu nas atakuje! Wielka bitwa!
On traci życie, bo jest na naszym terenie. Takie minusiki się robią. A on ich tu potrącił. Silna bestia. Jest ciężko, to jest skorpiony są takie mocne. I tu ma jakiegoś bohatera. Trzeba przywołać naszych bohaterów. Drugi jest droższy. Ta już będzie koszmarnie droga. On ma lepsze jednostki. Siła. Siła wychodzi od tego pustynnego dziada. Tu trzeba posiłki wysłać. No jest źle. Skrzynia tajemnic. Takie właśnie to, taka to cywilizacja śmieszna. No, ten potwór tutaj jego. Przywódca jest mocny. Posiłki, panowie, co wy robicie? Muszę tu przyjść. Jak się nie zaznaczyli coś. Idźcie. Za muły. Aha, bo to oni poszli. A, co to się dzieje? Oni mieli iść. Dobra, jeszcze i oni niech idą. Wszyscy. Wszystko co tylko jest. Trzeba to stracić. W końcu zapłaciliśmy za to przecież. A jeśli mi przejmie to... To... Jemu będzie trzeba przyjąć to miasto. Oni też niech idą. Trzeba wszyscy. O, są. Jeden i drugi. Potwór. Tu mamy trutkę na skóry. Może użyjemy, jak jest więcej? No i właśnie to trudniśmy. Coś mu nie idzie. Teraz z nim sobie poradzi, ale słabo to widzę. Zniszczyć tego terrorystę. Dobra, idziemy od razu po to miasto. Zniszczyć cię dosło. Na jakiś słomach z butów wychodzi. Zniszczymy go. Dobra, i tutaj trzeba kopalnię zbudować. Jest trochę kasy, można by było po prostu kupić potencjał. Tutaj prawie można kupić. O, ale miło. I od razu idziemy. A zwiększmy. Ten dziadyka tu dalej jest. Ale już niedługo. Dobra, przeżyli. Łatwiutko obronione przecież. O co chodzi? Niech sobie leci, szuka wrażeń. Tu nie ma, nie ma. No i co my tutaj mamy ciekawego jeszcze? Można wymianę handlową poprawić, tutaj można zdobyć hutę timonium. O i właśnie tu dostajemy tych mechanicznych ludzi za darmo co jakiś czas. Fajna jednostka. Tutaj kto w czym przoduje i o co chodzi, no dobrze. Tutaj możemy właśnie tą elitarną gwardię zrobić, albo tego piechura doży. Ale my będziemy robili lepsze jednostki. Tutaj jest taka świetna, sobie zobaczymy. No i lotnictwo. Nie ulepszałem tej kopalni? Nie ulepszyłem. Tu mamy te kolejne do wydania. Niech sobie idzie, to już po kolei w zasadzie. Można wieżę zrobić, ale się zastanawiam, czy ma sens. No może tutaj, skoro on tak lubi często, gęsto atakować. No i zróbmy ulepszenia dla niego. Nowe bronie. Ale proszę nie naruszać tej wieży. Ale strzelił im. Oni wstaną, ale chwilę przynajmniej są nieczynni. Disable. Czy oni to przejęli? Prawie.
Wydawca mi mówi, że tu nic nie ma. Teren przejęty, można teraz naprawić. Dość tanio. O, jest ten jeździec berserkerów. Gin, dziadygo. Tu też się robią berserkerzy, no taki pet. Tutaj mamy daleko jednostki, więc po prostu do miasta się kupi. O, poszerzył się teren, widzę. Zrobiło się to badanie, tak? Badanie. Naprawiamy. I co, i ta wieża się nie wybudowała. Jak to możliwe? Mało tych jednostek tutaj. Zrobić kolejną dzielnicę i tyle. O, mamy jego budynki wstrętne. W ogóle budujemy w jego stylu. O, wpadli. Wracać. Zwiadowca już chyba się nie przyda do niczego. Kupujemy. Oni też wyruszą za moment. Tu można było kupić. Pilnie. Będzie nam dawać więcej tego. Robimy kupców więcej. Tych jednostek darmowych. Tutaj strzela. Ci, którzy mogą walczyć wręcz, nie walczą wręcz, a reszta niech tego terrorystę strzela. Oni też mogą strzelać. W sumie czymś tam, nie wiadomo czym. I co? I po następne miasto. Tu jakieś ochłapy idą. Ulepszenia się im da. Tutaj ten terrorysta ich bije. Zabił kogoś? Nie, nie zabił. Proszę spadać stąd. Wypilnować przejścia. Tutaj jakieś kolejne jednostki darmowe są. Gdzie to jest? Tutaj. Dwie. Nie wchodzić na ich teren, proszę. O, znowu go zrobili. Tego dziada. O, mamy, proszę, tutaj. Nie, no i tak się pojawiają, jak widać. No dobra, to niech tak będzie. To proszę wszystkich tu wysłać. Cieniasy. O, wyszedł. Pan Słoma z butów wyszedł. Dobrze, teraz go zniszczyć. O, coś się stało. Zjadło ich wszystkich. Bardzo zraniło. Co to za dziad? Jest nienormalny. Nie ma co nawet do nich podchodzić. Oni już zginęli wszyscy. Chyba ty tylko się przydasz? Tylko on, a tamte dziady to niech się cofną. Tutaj się uleczą. Mamy kolejne jednostki. Go trzeba na dystans. Ale nie ty. Ty już też umarłeś. Dobra, idź się lecz. Lecz się. Oni się będą leczyć i będą się pojawiały te jednostki. No, jego trzeba rozstrzelać po prostu. Tą pannę też będzie można przywołać. No i jednak wrócił wąż jeden. Dzielnica handlowa jest jakaś? Nie ma nowej. Każdy kolejny górnik też drożeje. I od razu tu. Panowie, strzelać w niego. No i się prawie uleczyli. Ale dobra, wysyłamy ich, co tam będą czekać. Tutaj posiłki. No właśnie, tu się wybudowało teraz. Zrobimy ten super samolot i na to zbieram. Wielkie miasto trzeba, czyli właśnie trzeba to jeszcze raz. Jeszcze jedną dzielnicę trzeba zbudować. To nie będzie i ta przemysłowa, jedna chociaż. Wtedy można to wybudować. Powiększyć miasto jeszcze bardziej.
Tu już mamy te gratisa jednostki, w sumie wyślemy, będziemy je wysyłali tutaj. Punkt. Punkt spotkań w tym miejscu. Dobra, idziemy panowie, idziemy zdobyć to miasto. Wieża strzela. No lamus, co tu dużo mówić. A więc zrobiło się, nie zrobiło się. Tutaj jeden punkt brakuje. Tu można wziąć jakiś gratis. Na przykład to, jednostki na siebie będą miały bonus 10%, to się przyda. Rozstrzelać ich. Proszę nie bić. Długo się męczą z tym miastem, ale to zaraz spadnie. Tu jakieś opłaty idą. Widać zresztą nic specjalnego. Jest stolica i są kolejne gratisowe jednostki z tych dzielnic wojskowych. Były 4 i są 4 jednostki. No i teraz można zrobić tego świetnego stworka lewiatana, potem go ulepszyć i już jest nie do pokonania, to też ulepszymy. A nawet i tu kupimy. O nie, wrócił. Świr. Dobra, to nie ma co tu iść nawet. Zniszczyć go, tu ulepszyć, tu zrobić dzielnice. No handlowe oczywiście, ale wojskowe też niech będą. Oni ich tu pilnują przejścia, ten uciekł już, tak? Uciekł. Oni tu muszą stać. O. Mechaniczne człowieki są. O. Sprzątnąć, proszę. Idzie kolejny. No i robimy oczywiście tylko jeden. Dobra, to niech będzie jeden. Kolejny. No i to miasto kupić, tak? Kupić. I tu się wybudowało dawno temu. Ale 5 tylko trzeba. Kopalnia. Naprawiliśmy ludzi. Ekipa burząca, brzmi fajnie. I wybuch dźwiękowy mamy. Połowę HP stracili. Są ludzie już mechaniczni. Idź. A on tam się bił z tamtym dziadem. Wywierć ich. No i niech się bawią, tu coś się znowu dzieje. Wszystkich wytłuk. Dobra, to już trzeba zrobić po prostu tu wieżę. Tyle. Po prostu wieżę. Niech chwilę tu pozostaną, dopóki się nie zbuduje. Tu jest ulepszone, wysyłamy. Dlatego już nie przyjmiemy, bo on to ma wróg. Niszczymy tutaj dzielnicę, najpierw naprawiamy może. Tu znowu ten terrorysta przyszedł. Trzeba jaśnie panią tu przywołać. Już kupować chyba nie ma co. Jeszcze to można, najwyżej. Oni sami zginą niestety. Ja im nic nie robię. Po prostu to niszczę. A oni padną trupem. Dość długo to trwa. Czyli stara nową. Gryź sobie to tylko, berserkerzy. No i zginą ludki. Po przejęciu? No i złoto jeszcze za zniszczenie.
Oni sami zginą. Już to przerabiałem. O, coś się dzieje, uciekać. No, oddział nie stracony, zaraz będzie się leczył. Widzę, że tylko oni zostali. O, jest jaśnie pani? Jest. Ona przyjdzie i go storpeduje. Chyba, że oni coś mają. Masz, dziadzie. Tak, jeszcze nie można naprawić. Trzeba podejść, żeby wieżę korzystać z tych dzielnic wojskowych, no bo co? Prawie przyjęto. Ale nie jeden, tylko wszyscy niech w to uderzą. I można się naprawić. Przyszły jednostki. Kolejne dzielnice. Kolejnych kupców. No dobra, już bez żartów robimy tego terrorystę Lewiatana. Krążownik też by można było zrobić. Na to nas nie stać. Właśnie, czy są wszystkie? Chyba nie. Dzielnice. Znaczy dzielnice, te laboratoria badawcze. Jeszcze jest dwa. Tu chłopaki sobie nie dały rady. No oni chyba już mają spokój. Będą tu się teraz czepiać. Tu niech przyjdą. O, tutaj już jest jakaś armia, ale niech się tutaj pojawia. Nie będziemy ich zbierać za każdym razem. No jak widzimy, oni sami padli po przejęciu. Głupie. Więcej złota chcemy. Lewiatan się prawie wykonał. Ten koleś jest do niczego. To jest fajne jeszcze, ten krążownik powietrzny. Ja chciałem ulepszyć tego Lewiatana. To tam, nie są tanie rzeczy. Właśnie są te kolejne, jeszcze jedną, jak widać. To będzie unicestwiacz, fort. Niespodzianka sobie poleciała. A, i nam tu steroryzowali. Robotników. Precz, niespodzianko. Tajemnicy. Nie chcę ciebie. Pudło latające. Cóż. Wygląda na to, że trzeba tu zejść więcej tych dzielnic wojskowych. Idź niespodzianko sobie, precz. Znowu ten terrorysta tu jest. On tylko jednego ma? Ja mam trzy. Różnych do wyboru. Tutaj miał być, a ten tu. Co za dziad? Przyszły jakieś posiłki, ale co, tylko tyle? Oni jeszcze tu są. Proszę iść. Wy też już się tutaj nie przydacie. Proszę iść. I wy się nie przydacie. I wy się nie przydacie tutaj. Pod miasto. Jeszcze jedna dzielnica wojskowa, co tam? Chce się bić. Co tu się dzieje? Proszę rakiety wystrzelić w tego węża. O nie, trują w niego ostro. Uciekaj! Run forest! Giacomo, uciekaj!
Ale mamy Lewiatana już? Jest Lewiatan. Widzimy taka ogromna bestia, większa niż ten budynek, w którym została zrobiona, wybudowana. I klikamy tu, od razu kopa, nie? Wiercimy się tutaj, w to miejsce. On się tak fajnie wywierci. To mi się podoba tutaj. O, proszę. Wiercimy. I wziął, wyparował, zaraz się tu pojawi. I wtedy już jest po nim, co tu dużo mówić. Wywiercił się, jaśnie pan. To jest terrorysta wielki. Ten jego przywódca to się może. Zresztą i tak już nie ma życia. Wiadomo, proszę. Już jednego rozwalił. Teraz tego sprzątnął. Już też go sprzątnął. Staranuj. On się nie bawi. A już zupełna heca, że można zrobić takich więcej. Oj, proszę, następny samobójcy. I są zabici. To jest taka bestia właśnie. Do tego ma jeszcze niszczyciela. Ale to zostawimy na jego kolejnego jakiegoś stworka większego. Jeszcze nam tak ładnie zarabia. Można się naprawić. Świnia. Tu też trzeba zrobić wieżę. O, na przykład na taki coś? Nie, chyba nie. Jednak jest za słaby. Nie wart świeczki. On już się ulepszył, czy nie? Ulepszył się. A, już mam. Jednego tylko można. Szkoda. Blokadę mamy. Blokada magii. Nic nie zrobi. Aha, to też to, jego pocisk to jest magia. Dobra, trzeba mu pomóc chyba jednak. Jak Herkules kontra Plures. No, na długo tę magię wyłączyłem sobie. No to chyba w sumie i tak wyjdzie mu na korzyść. Oni tu mają główną przecież magię. O, jest! Magia się wyłącza, doskonale. Teraz upalnie lub dziada. O, już nie ma życia, jak widzimy. Ten jego wielki terrorysta zginął. Po raz trzeci? I jeszcze taki drogi on nie jest przecież. Można, mógłbym zrobić teraz dwóch przynajmniej. Kolejnych. No i przyszły posiłki. Eksplozja z niebios, to jest potężne, ale to dlatego tego nie zrobimy. Cykl naprawczy, proszę bardzo. I tak się naprawia, strzelają on coraz mocniejszy. Dziękuję bardzo. Pograne. Tu się... Wrócili górnicy, wrócili. Trochę tutaj tej piechoty jest. O, jego kupiec. Mucha jakaś brzęcząca. Jego stolica? To tu jest jego stolica. Czy tutaj? Teraz to już nie wiem. Chyba tu. Ledwo żyje. Dobić. Nie ma kopalni. Coś go tutaj szczypie.
Co by tu zrobić? Jeszcze dzieło śmierci. Może czołga sobie odblokujemy? Właśnie, miał być samolocik. Samolocik też niech będzie. Tego już się nie dało. No to te dwa idą. Potencjał rośnie. Kolejna kopalnia. On się za chwilę może poddać. A, bliżej podejdźcie do niego. Już ich nie ma. Ale ich wywiercił. Wieża. Proszę mnie zniszczyć. Zanim go zniszczą, będę mógł znowu zastosować cykl naprawczy. O nie! Znowu ten łoś wrócił. Zaraz dostanie w plecy. O, wrócił się. Macie, dziady. Precz! Iż go nie ma. Na takie coś znaleźć w sposób to trudno. Tutaj czeka armia. Więc ja mu steroryzuję kopalnię, co? Nie ma wieży. Lotnictwo już jest. No jest. Też potężne. To już wynalezione, a to tylko to zostało. Gdzie by truciznę mógł zrzucić z tego działa śmierci? On nie ma wojsk. Nie ma. A tutaj niech leci. Bo to zanim to wystrzeli. To ich tu już nie będzie. No. I najpierw odwracało to działo w odpowiednim kierunku. No, nikogo już nie ma. Głupie. To się nie przydało. No. Pożytek z tego był średni. Teraz prowadzimy lotnictwo. No dobre. A on dużo mniejsze straty zadał. Po prostu się odwróć i ich nie ma. No właśnie. O to chodzi. Zajęcie tego będzie trwało wieki, ale można ich zabrać już. Tutaj też się armia narobiła. Kyrie eleison. No to dobrze, nie będzie się to dłużyło. Można czołgę sprawdzić. Więc gra dość ciekawa. Dość ciekawa gra. Choć stara, to można się nawet coś tam pobawić świetnie. Coś innego zawsze. Dobra, idźcie tutaj od razu to miasto przejąć. Czołg się zrobił? Zrobił się ten klocek. Piekur doży. Jak się nazywa ta gra,
którą teraz wydali, też takie maszyny w klimatach słowiańskich, to właśnie te maszyny tam takie krążą po okolicy też. Nie pamiętam tytułu właśnie. Taka gra planszowa i na jej podstawie chyba zrobili tę komputerową. Ta planszówka się nazywa Scythe, się pisze Scythe. I to mi przypomina właśnie te maszyny stamtąd. Definitywnie. No i ten czołg, też taki niemalutki. Miasto już się podbija, znowu ten wrócił, tylko do niego nie można podchodzić, to już wiem. Do niego można tylko strzelać. A strzelców tu dużo nie ma. Ten już prawie padł. Prawie, ale teraz będzie naprawiony. Będzie im smutno chyba z tego powodu. O, ile jest tych jeźdźców. Wargowie. O, on nie żył. To chyba była moc. Teraz już nie może tego robić. To zjeść go. Dzikusy. Pewnie wysoce kaloryczny on jest. O, już go nie ma. Duszek poleciał. Czwarty raz to... do piekieł powinien chyba demon jeden. Tu jest może mniej tych wojsk, ale tutaj jest tego dużo. Stanie mu stolica. No i ma prawie całe HP znowu. Smutne. Teraz można zastosować niszczyciela. I ona ma taką fajną eksplozję. A to już niepotrzebne. Już miasto jest zdobyte. Niech ona sobie leci. Gdzie ona jest? A tutaj. O, poleciało. Coś się nie udało. To jest ta umiejętność jego teraz. Jest użyta. Ostro uderza. O, no on się nie patyczkuje. Trup na miejscu. Eksplozja z niebios. To jest potężne. To jest potężne. Przeleć, bo zaraz dostaniesz łeb. Nie może tutaj strzelić, nie wiadomo dlaczego. Aha, nie mogą być budynki. Dobrze, okej. Myślałem, że właśnie mają być. Kiedyś tak używałem na to. No dobra, to niech będzie na niego. Aha. To tylko na taką muchę tutaj. Prawie padła. Czy to takie dobre było? Oczekiwałem lepszego. No dobra, tutaj naprawiamy. Szklana cytadela uszła. Piaskowa iglica, to jest nic warte. Co ona może? Nic. O, dzikusków tu ma gratis. Tak nie wolno. Zabieramy ze sobą. O, tu zbiera surowce. Ręką. Jak Harry Potter co miotłę podnosił. To oni tak, te minerały. Heh, i co to ma być? No. Właśnie, to miało być. Rozstrzela się dziadów, co to ma być. Złodziei minerałów. O, jest czołg. Niby coś tam strzela, czy takie dobre, no jednak lotnictwo lepsze. No i ten oczywiście, stworek. Lepszy. Zdobyte. I w zasadzie cała mapa jest zdobyta. A niech sobie też idzie. Zniszczyć tę muchę.
Stała mu tylko stolica. Naprawiamy. Coś rozstrzelali. Nie zdążyłem zauważyć, co to było. No, działko śmierci jest fajne. I jakie tanie. Powłokę wyburzania. O, a niech to pierdyknie. Miszka. Działo się ustawiło? Nie, ustawia się jeszcze. Jeszcze rozumiem 180 stopni, tak? Ten nienormalny? Dobra. Jaki mu to zajmie, Gamuń? A zrobimy to takie, proszę bardzo. Kolejka się zrobiła. To działo zwariowało, ale dobra. Zamroził go jakoś. Szklane więzienie, tak? Chyba jest ten świr. Znowu. Proszę mu dać popalić. Uciekaj! No! On zyskał 18 tumanów. Za dużo. Zapłaci za to. Tak duszek ten teraz pójdzie do piekieł. Oni nawet jego tam nie chcą. Diabła. Z piasku wyszli te jednostki. Nie ma was. Strzel im tutaj. Trupy. No tam jeszcze. No jest spam tych jednostek już, to trzeba przyznać. Ogromny spam. A będzie większy. Z koszar. Znaczy tych dzielnic wojskowych. Tutaj też gratisy się pojawiły. On sam by to zrobił. Ale ma jeszcze tutaj 14 tych mechanicznych ludzi. Człowieków. A jeszcze więcej kupców można zrobić. O proszę, 7 aż. Na limit tu jest tylko 300, to jest ten ostateczny. No wystarczająco duży, tylko jednostek jest tak. W końcu taki oddział piechoty 9 ludzi zabiera tylko jednego ludka. Oni sobie z nim nie poradzą, nigdy. Właśnie na przykład z tego powodu. A tu jeszcze taka chmara jest. Można to wszystko wziąć i już w sumie uderzać, no co. Nic tu więcej już się nie wyczaruje. Chyba wszystko. O, jeszcze nie wszystko. Tutaj będzie wszystko. No i po zrobieniu tylu tych dzielnic wojskowych, jak się zrobi tą pałacową, to będzie wtedy uderzenie armii dodatkowej. No jego aż wycofam, bo to jest nieuczciwe. Proszę się podzielić trochę sławą. Trzeba to jakoś tak rozsądnie, jakoś skutecznie zaznaczyć. A, nie udało się, dziękuję. Aha, no nie da się, dobra. Niestety, to precz. Dobra, coś się udało zaznaczyć. O, przejął jednostkę, a to świnie. No i niech to przejmie teraz. O, jest ten klocyk. Piechurze, pokaż jak walisz. A z działek taki. A ty sobie tam idź się pobaw.
To nie wszystko. Ja pierdzielę. To nie wszystko było. Jasno zdobyte. Dziwne, że się nie poddają. Z reguły powinien dawno skapitulować już. Chcieć skapitulować. Decyzja oczywiście do nas należy. Kupiec. Dopiero teraz raczył skapitulować. Co, kliknę, nie? To i tak... I tak to nie ma sensu. A dobra, tutaj miał być tak. Akceptuję, jak najbardziej. No więc z taką armią... No tak, tu wszyscy byli. Dość dużo tych jednostek. Chyba wszyscy poszli, tak? Jakiś jeden człowiek, tu drugi. No i dobra, i tutaj się pojawiła teraz ta... Po tej stolicy. 5 jednostek, to jest 5 jak widać. Dzielnic wojskowych. 5 dodatkowych jednostek, piechoty. Pomijając tych bohaterów. No, potencjał ogromny. Surowców też full i coraz więcej. Nie miał szans żadnych. Tu jeszcze jakiś wieczny płomień. No już taki chyba nie wieczny. No więc tak wygląda gra. Dość ciekawa. Tutaj są osiągnięcia. Zobaczymy, czy on był chwilę lepszy. Był tutaj, widzimy, się przeplata. Początki takie zawsze są. No po 20 minucie już definitywnie było widać, w jakim kierunku to zmierza. A od 17 już jakaś przewaga koloru czerwonego. Były chwile, kiedy byłem słabszy. No bo to zawsze w ekonomię idę, dlatego później to tak wychodzi, że słabszy, a potem w górę. Tak jak tu właśnie to jest udokumentowane na tym wykresie. No wojskowo też. No wszędzie chyba czerwony będzie wyżej. No wszędzie czerwony. A to tylko średni poziom trudności, pamiętajmy. Chociaż tutaj akurat poziom trudności w tej grze jest dość wysoki, więc na przykład na takim poziomie trudnym to można się napocić naprawdę i z trudem dać sobie radę. Więc tutaj poziom trudności przynajmniej dla mnie jest bardzo wysoki. W porównaniu do takiego Rise and Fall, który prezentowałem, tam jest to jednak żenująco niski poziom trudności. Choć też nie dla każdego. Może to kwestia wprawy. Tutaj nie grałem jakoś bardzo długo. Zresztą wiele lat przerwy było, od kiedy w to ostatnio grałem. Więc tak się ta gra prezentuje. Może być trudność, tak jak wspominałem, ze zdobyciem tej gry. Ale generalnie grę nawet i mogę się pokusić i stwierdzić, że polecam. To by było na tyle. Cześć.